Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam wrażenie, że pani poseł nie zna zmian, które rząd zaproponował w założeniach reformy szkolnictwa wyższego, ponieważ wyraźnie tam wspominamy o tym, że uniwersytet ma przede wszystkim rozwijać idee, pomagać studentom w poszukiwaniu sensu życia i rozwijać ich osobowość, a także przede wszystkim pogłębiać wiedzę. Mówimy o tym, że chcemy podzielić uczelnie wyższe na uczelnie o charakterze uniwersyteckim, ogólnoakademickim, które mają realizować te funkcje, i uczelnie zawodowe, do których zaliczamy PWSZ-ki i część uczelni niepublicznych. Bez tego nie da się kształcić, tak jak pani profesor powiedziała, we wszystkich uczelniach tak samo. Czyli egalitaryzm kształcenia zapewniać będą szkoły, państwowe szkoły zawodowe i uczelnie niepubliczne, które nie mają uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich, a elitaryzm uniwersytety, o których mówimy. Pani poseł powiedziała również, że jesteśmy w sytuacji, w której jest kryzys w szkolnictwie wyższym. Pani od tego zaczęła, jak bardzo zmniejsza się finansowanie uczelni i jak bardzo niebezpieczna jest to sytuacja. Otóż chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę, że od roku 2007, gdy mieliśmy prawie 2 miliony studentów, do roku 2013, gdy mamy około 1 400 000 studentów, finansowanie szkolnictwa wyższego znacząco wzrosło, a zmniejszyła się liczba studentów, i to naprawdę bardzo znacząco. Gdy w 2007 roku w sumie mieliśmy w budżecie państwa zapisane razem z rezerwami celowymi 10 671 000 000 złotych, to teraz wydajemy w 2013 roku 14 233 000 000 złotych razem z rezerwami celowymi. Wynika to nie tylko ze środków strukturalnych, które dofinansowują szkolnictwo wyższe, ale przede wszystkim z budżetu państwa. Bowiem zwiększamy płace pracowników i już w 2013 roku 907 milionów złotych przeznaczono na zwiększenie płac. W roku 2014 to jest 953 miliony. W sumie ze skutkami przejściowymi to będzie 1 900 000 000 złotych, a w 2015 do tego 1 900 000 000 dołożymy 1 100 000 000, co oznacza 3 miliardy. W sumie w 2013, 2014 i 2015 z budżetu państwa pójdzie razem 5 800 000 000 złotych na dofinansowanie uczelni, w których zmniejszyła się liczba studentów o ponad 1/4, czyli jest mniej studentów do sfinansowania ich kształcenia, a zwiększone są środki finansowe na finansowanie tego kształcenia. A więc nie możemy mówić o trudnej sytuacji finansowej uczelni, jeśli patrzymy na dochody z budżetu państwa. Możemy natomiast zwrócić uwagę, że wraz ze zmniejszeniem się liczby studentów na studiach stacjonarnych, zmniejsza się liczba studentów na studiach niestacjonarnych, którzy płacą za siebie, płacą czesne. I właśnie z tego powodu zmniejszają się dochody uczelni, jakby drugie źródło finansowania uczelni. Dlatego też dobrze się dzieje, że uczelnie przeprowadzają analizy, które z kierunków studiów powinny dalej kontynuować, które są z punktu widzenia potrzeb regionu niezbędne w sprawie rozwijania ich specjalizacji regionalnych i które wreszcie są takimi kierunkami, które mają zapewnioną dobrą kadrę dydaktyczną. I dotyczy to zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Zresztą w momencie, gdy wejdą w życie przepisy, mam nadzieję, że Wysoka Izba zechce po analizie je przyjąć, które proponuje rząd i przyjął już je w
założeniach, wierzę, że dzięki temu uda się doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście uniwersytety i uczelnie o statusie akademickim będą kształcić na najwyższym poziomie i przyjmować studentów, którzy, czy kandydatów na studia, którzy przejdą wszystkie wysoko postawione kryteria rekrutacyjne. Do tego dodam, że ten rząd, wysoko ceniąc sobie autonomię uczelni, rozszerzy ją na autonomię programową i niezależność od władz w poziomie finansowania. Dzięki reformom z końca 2011 roku uczelnie tworzą w tej chwili indywidualne, własne programy i kierunki studiów. Do tego służy KRK, pani poseł, iż dzięki temu można przeanalizować dotychczasowe kierunki studiów, pochylić się nad tym, czy nie są one przypadkiem nieaktualne już dzisiaj i tak je zmienić, aby odpowiadały na współczesne problemy cywilizacyjne. Ba mało tego, ci, którzy zrobią to dobrze, mogą otrzymać jeszcze 1 000 000 zł dodatkowej dotacji z dotacji projakościowej. Ale to, co jest najważniejsze, to fakt, że obecnie poziom stałego finansowania uczelni, nie tylko z dotacji stacjonarnej czy podstawowej, ale również z dotacji statutowej, nie zależy już od woli, chęci czy sympatii ministra, ale od twardych wskaźników i kryteriów spełnianych przez uczelnię i wszystkich pracowników uczelni. Od tych wskaźników zależy poziom dotacji. To od osiągnięć uczelni, liczby studentów, poziomu pracowników, dorobku naukowego i liczby pozyskiwanych grantów zależy wysokość dotacji zarówno podstawowej, jak i statutowej, a w algorytmach wskaźniki, mierniki ich wagi, jeśli nawet są niedoskonałe, mają jedną niepodważalną wartość. Trudno jest z algorytmem dyskutować, czy go przekonywać, żeby ze względu na takie czy inne sympatie uzyskać zwiększone finansowanie. I do tego to jest ta wartość tych ankiet, które pracownicy muszą wypełniać. Bowiem jeśli zwiększa się autonomia uczelni i w zakresie programowania, do czego służy KRK, i w zakresie finansowania na podstawie wyraźnie już dokładnych i szczegółowych algorytmów, to zmniejsza się rola ministra, zwiększając autonomię uczelni, ale jednocześnie, aby móc określić, jakie środki mają pójść, musimy mieć weryfikowalne, bardzo dobrze, dokładne dane dotyczące wszystkich osiągnięć, które uczelnia przedstawia, i to zarówno identyfikowane w systemie elektronicznym POLON, żyjemy w XXI wieku, i identyfikowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, które ocenia osiągnięcia bezpośrednio każdej z jednostek, każdego wydziału Instytutu Uczelnianego. Powiedziała pani o finansowaniu projektów badawczych, że jest rozproszone i właśnie niedobrze jest, nie jest w jakiś sposób, nie prowadzi do określonych efektów. Otóż to właśnie reformami z 2011 roku wprowadzono dwie agencje. Ja przypominam, że PiS był autorem wprowadzenia Agencji Badań Podstawowych, którą zastąpił NCN. Te dwie agencje mają w swoich zadaniach realizowanie finansowania grantów badawczych na podstawie takich zasad, jakie istnieją w chociażby European Research Council, gdzie są miliardy do wykorzystania. I jeśli nasi naukowcy, wykorzystując granty świadczone przez NCBN i NCBiR, nauczą się dobrze to zrobić, to wreszcie może będą mogli w horyzoncie w większym zakresie korzystać również z finansowania, gdzie jest ponad 70 miliardów euro do rozdysponowania na nową perspektywę finansową. A dodam tylko jeszcze, aby uspokoić panią poseł, że wartość
jednorazowych grantów w Narodowym Centrum Nauki znacząco wzrasta. Czyli nieprawdą jest, że są coraz bardziej rozproszone. W 2011 roku wynosiła 273 tysiące złotych, w 2012 413, w 2013 jeszcze nie znamy ostatecznych danych, ale już teraz możemy powiedzieć, że prawie 500 tysięcy złotych. Natomiast w NCBR-ze to są 3 miliony złotych przyznawane na jeden grant. To nie są malutkie granty. Nie mówiąc o programach strategicznych, takich jak wydawanych na czyste technologie węglowe, StrategMed, Blue Gas, czy teraz pracujemy nad programem strategicznym dla rolnictwa. Mówi pani, że nie możemy, że kadra nie służy wytwarzaniu nowych technologii, to dlaczego mamy tak dużo inwestycji wielkich zagranicznych firm międzynarodowych, takich jak Sony, Google czy z włoskiego przemysłu lotniczego, które zatrudniają absolwentów naszych uczelni do pracowania właśnie w ich ośrodkach badań i rozwoju. I właśnie dlatego, żeby bardziej polskie firmy wykorzystywały naszych absolwentów, nie tylko do nowych programów operacyjnych z funduszy strukturalnych, ale także do Horyzontu udało się nam, Polsce, wprowadzić możliwość finansowania badań realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, których mamy najwięcej w Polsce. Nie mamy tak wielkiego przemysłu jak Niemcy czy Francja. W związku z tym szanse dla małego i średniego przemysłu, dla małych i średnich firm będą nie tylko w środkach strukturalnych do pozyskiwania finansowania na BIR, ale również w Horyzoncie dzięki inicjatywie Polski. W zasadzie można powiedzieć, że wszystkie zagadnienia najpoważniejsze przedstawiłam. Pani powiedziała, że dyskryminujemy jeszcze naukowców do 35 roku życia. No jak można tak powiedzieć? Więcej konkursów adresowanych jest do naukowców po 35 roku życia. Więcej konkursów. Tylko one są realizowane głównie przez Narodowe Centrum Nauki i wszystkie osoby, które pracują w ośrodkach akademickich, mogą do nich startować. Natomiast część konkursów, tylko część dla młodych naukowców przeznaczana, ma granicę wieku. I tych konkursów jest mniej. Jest 1/4 konkursów adresowanych do młodych naukowców. Rektor Pałys pomylił się, ponieważ nie sprawdził na liczbę konkursów ogłaszanych dla dojrzałych naukowców. Dlaczego 25- czy 8-latek ma konkurować z panią profesor w wieku dojrzałym, czy z kimś, kto ma 40 parę lat, dorobek dużo większy i habilitację? Nie ma szans, żeby wygrał. Dlatego wzorem Komisji Europejskiej wprowadziliśmy specjalne, w mniejszej liczbie, ale konkursy dla tych młodych, którzy konkurują między sobą, a nie z tymi dojrzałymi, którzy mają już dużo większe doświadczenie i dużo większy dorobek naukowy. Inaczej w żadnym wypadku nie wygrali. I dodam jeszcze, analizowałam, co było wcześniej, w roku 2007-2008. Młodzi wszyscy przegrywali z dojrzałymi naukowcami. I teraz państwo przekręcacie to i mówicie, że dojrzałych my w jakiś sposób dyskryminujemy. To jest naprawdę jedno wielkie kłamstwo. Jeśli chodzi o kontrole, o których powiedziała pani poseł, to przyznam, że nie mniej my mamy kontroli realizowanych przez różne inspekcje i dodam tylko, że to nie sądzę, żeby pan rektor mówił o kontrolach ministerialnych. Natomiast wraz ze zwiększaniem autonomii uczelni, czy realizowane są zadania ustawowe, to odpowiedź na to może być tylko wtedy udzielona, kiedy mamy twarde dane przesyłane z uczelni w sprawozdaniach lub też w wyniku kontroli. Kontrole przez ministerstwo najczęściej realizowane są wtedy, kiedy mamy sygnały o pewnych nieprawidłowościach. I te nieprawidłowości zdarzają się w wielu różnych uczelniach.
Nadal też nasz Departament Kontroli nie jest tak liczny, aby mógł wszystkie sygnały bardzo szybko potraktować na tyle poważnie, żeby od razu po nich sprawdzić stan rzeczy. Tak więc ani nie jesteśmy przede wszystkim ministerstwem, które tylko i wyłącznie kontroluje, ani nie jesteśmy ministerstwem, które dyskryminuje dojrzałych naukowców. Wręcz przeciwnie, dojrzali naukowcy mają dużo więcej szans na uzyskiwanie grantów na badania w wielu konkursach, nie tylko NCN-u, ale NCBR-u, a także samego ministerstwa, chociażby w programie, Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Dziękuję bardzo.